Wiem, że podejmuję się dzisiaj zadania karkołomnego, bo chciałbym w ciągu kilku minut opowiedzieć o wierze Stanisława Lema. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna i może paradoksalna, że Stanisław Lem nigdy nie krył się ze swoim ateizmem. Uważał, że wiara, religia przestała go interesować jako kilkunastoletniego chłopca i właściwie przez całe życie, chociaż interesował się również religią czy książkami religijnymi, to ta półka była dla niego zupełnie nie interesująca. Raczej interesował się tym jako zjawiskiem kulturowym. Niemniej jednak chciałbym o wierze Stanisława Lema opowiedzieć, bo wydaje mi się, że ten jego programowy ateizm wcale nie wykluczał wiary w potęgę ludzkiego umysłu. Paradoksalnie można wręcz powiedzieć, że odrzucając istnienie Boga, odrzucając odpowiedzi, jakich dostarczają religie, tak naprawdę Stanisław Lem skoncentrował całe swoje umysłowe zdolności właśnie na próbie zrozumienia świata umysłowo, naukowo. Jego życie niedawno bardzo przypomniane. Obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin w 2021 roku. Było bardzo dużo inicjatyw i kulturowych, i politycznych. Nawet rok ten został ogłoszony rokiem Stanisława Lema. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę poza takim wyliczaniem, ile to książek napisał, na ile języków zostały przetłumaczone, jak bardzo był dyskutowany i ile pracy na jego temat powstaje, mało było takich tekstów czy takich rozmów bardzo pogłębionych, które by pozwoliły zrozumieć, na czym ten fenomen Stanisława Lema polegał. On sam zresztą był chętny do opowiadania o tym, czym dla niego są pisane przez niego książki science fiction, czym są książki, które były takimi dyskursywnymi, więc bezpośrednimi, filozoficznymi czy krytyczno-literackimi deklaracjami, ale wydaje się, że nie znajdywał wspólnego języka z literaturoznawcami, którzy interesowali się sprawami w rozumieniu Stanisława Lema drugorzędnymi. On chciał zachęcić swoich czytelników do wejścia w taki namysł nad istotą życia, nad tym, dlaczego warto być moralnym, dlaczego warto być obowiązkowym, dlaczego warto poważnie podchodzić do życia. W moim przekonaniu, a mówię to również w oparciu o moje osobiste spotkania ze Stanisławem Lemem, miałem okazję wymienić z nim kilka listów, o których się dopytywałem właśnie. Wtedy byłem redaktorem takiego pisma Życie Duchowe i rozpoczęliśmy taki cykl rozmów właśnie również z ateistami, z agnostykami, z ludźmi wątpiącymi, ale i wierzącymi. I zadawaliśmy pytanie, w co wierzy ten, kto nie wierzy. Stanisław Lem bardzo się bronił przed tą rozmową, ale trochę naciskany, jak mi w jednym z listów napisał, jak cytryna odpowiadał kwaśno. To znaczy mówił, że tak naprawdę moralność, niepokój moralny, troska o to, żeby ludzie postępowali wedle pewnych standardów, nie ma nic wspólnego z ateizmem. Raczej nawiązywał do jakiegoś humanizmu, który jest ponad podziałami.
I rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tej korespondencji, a potem czytałem również taki jego autobiograficzny esej, w którym opowiedział o sobie, to to, że on bardzo głęboko przeżył tragedię II wojny światowej, tragedię zagłady Żydów. Właściwie cała rodzina, on się urodził we Lwowie, tam przeżył pierwsze 24 lata swojego życia i cudem właściwie on i jego rodzice wyszli żywo z zagłady, przechowując się na aryjskiej stronie, na fałszywych papierach, ale jednocześnie widział to wszystko, co się działo. Widział, jak ludzie stają się zupełnie bestiami w warunkach ekstremalnych. Dostrzegał to zwłaszcza ze strony Niemców, którzy opętani tą rządzą zniszczenia wszystkich Żydów, dokonywali masowych egzekucji. Z jednej z takich egzekucji on wyszedł z życiem, ale ją opisał słowami jednego z bohaterów książki, którą mi zresztą polecił, żebym przeczytał. Mam tę książkę z jego autografem, Głos Pana. I tam doktor Rapaport, bohater tej książki, właśnie mówi o tym i właściwie relacjonuje to tak bardzo na zimno. Potem zatrzymuje się trochę na tym wątku żydowskości, pochodzenia żydowskiego Stanisława Lema i miejsca tych doświadczeń zagłady w jego życiu, bo te wątki są mało obecne w takiej świadomości ogólnej. Tak jak mówiłem, ci wszyscy, którzy się zachwycają jego książkami, Solaris, Obłok Magellana i innymi, tak naprawdę nigdy nie dotykają tej najgłębszej, myślę, warstwy jego pisarstwa, czyli kogoś, kto otarł się o śmierć i ma tę świadomość, że ta śmierć ciągle może przyjść. Dlatego z takim niepokojem obserwował to, co się w Polsce dzieje po 1989 roku. Pisał również w liście do mnie o wzrastającym antysemityzmie bez Żydów. Zastanawiał się, skąd to się wzięło, i użył takiego mocnego określenia, że ten antysemityzm w społeczeństwie polskim jest jak czad po pożarze. To znaczy, jest to jakiś swąd, jakaś obecność, która paraliżuje moralną wrażliwość. Takich mocnych słów używał. Jednocześnie razem z tym zmartwieniem, jakim dla niego była obecność antysemickich przesądów obecnych, czy to w debacie publicznej, czy również w zachowaniach ludzi, dostrzegał ogromną wartość wolności, jaką była zmiana systemu politycznego w 1989 roku. Ale jednocześnie mówił: tak, mamy wolność, nie ma cenzury, mogę pisać to, co chcę, mogę czytać to, co chcę, ale jednocześnie dostrzegał niebezpieczeństwo takiego spłaszczenia się intelektualnego, że zaczyna nami rządzić tłum, nacisk opinii publicznej, a nie myślimy na własny rachunek. I nawoływał do tego, pisał, ja go prywatnie określam jako takiego proroka, który mówi w imieniu ludzkości, w imieniu właśnie człowieczeństwa, a nie w imieniu Boga. Ale być może nie jest to teza jakaś naciągana, jeśli powiem, że wiarę Lema dostrzegam jako pewną ciągłość z wiarą proroków biblijnych, którzy również potrafili bardzo surowo oceniać swoich współczesnych.